bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry Panią. Dzień dobry naszym dostojnym mamom naszego miasta. Jak co roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział w Pucku bardzo serdecznie wita wszystkie Panie, które zaszczyciły nas swoją obecnością. I na początku chciałabym Panie serdecznie przywitać, ale też chciałabym przywitać władze naszego miasta, Panią Burmistrz Hannę Trufniewską, proboszcza, przedstawicielem parafii jest ksiądz Rafał Harman. No i jak to dzisiaj w takim pięknym dniu, uroczystym, przede wszystkim dla Pań, chciałabym w imieniu Zrzeszenia, całego zarządu, wszystkich członków złożyć Paniom bardzo serdeczne życzenia. Przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, poszanowania od dzieci, od wnuków, od najbliższych, żeby zawsze mieli dla Was wiele życzliwości i wiele serca. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I teraz oddaję głos Pani Burmistrz. Najzacniejszym mieszkankom naszego miasta, światowi naszego miasta, Panie reprezentują nasze mamy puckie. Za chwilę wjedzie tutaj tort z napisem Mama, z najpiękniejszym słowem świata. Ze słowem, które prawie w każdym języku brzmi tak samo. Zobaczcie Państwo, od najmłodszych lat, kiedy tylko dziecko zaczyna mówić, wymawia mamo, mami, mam, wszystko wokół tego. Także wszystkie mamy na świecie właściwie łączą się też dzięki temu słowu. Najcieplejszemu, które w ogóle istnieje chyba w świecie. Bardzo się cieszę, że Panie są tutaj z nami. Bardzo dziękuję organizatorom Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, które od ponad 30 lat organizuje takie spotkania. Nie wiem, które raz Panie uczestniczą, ale może niektóre Panie i 30 raz. Jest taka Pani, która co roku tutaj do nas wpadała? Chyba nie. Jest Pani. O, ja także chcę tylko powiedzieć, że zazdroszczę Państwa dzieciom, zazdroszczę córkom i synom, że mogą dzisiaj chociażby złożyć Panią życzenia. Bo dopiero kiedy stracą swoje mamy, tak jak ja rok temu, zrozumieją, co ta mama w życiu znaczyła. Pewnie istnieje ból w serce, jeśli zajmie.